Witajcie, bracie i siostrzyczki. Tu jest Kiniowiec. Przyurocze miejsce, czyż nie tak? Natura jest niesamowita w tym miejscu. Dzisiaj odcinek poświęcony bardziej kuchni polowej. Stąd mało włóczęgi, ale mam nadzieję, że zaspokoi to wasze zapotrzebowanie w estetyce natury. W większości swoich odcinków, gdzie cokolwiek gotuję, jakieś posiłki, są to posiłki mięsne, rybne, albo z ich udziałem, jeżeli nie w roli głównej. Dzisiaj będzie ukłon w kierunku zwolenników diety bezmięsnej, czyli, nie wiem, wegańskie, wegetariańskie, niezbyt na tym się znam, niemniej jednak. Będą tylko warzywka, będzie podsmażanej na patelni batat z papryczką, z marchewą, a żeby było wszystkim dobrze, to na sam koniec tylko udekorujemy to jednak boczkiem. Więc zapraszam na ten kulinarny odcinek. Pod koniec filmu tradycyjnie informacje o zbiórce.
kto śledzi mój kanał, być może pamięta, ten kubek wykonałem zimą. Tak, zimą. I do dzisiaj na ściankach zewnętrznych czuję sól, bo gdyby ktoś chciał sobie wykonać kuksę samodzielnie, to metoda na takie szybkie wysuszenie, szybkie pozbawienie się wilgoci z wewnątrz drzewa jest po prostu gotowanie tego kawałka drewna w wodzie bardzo, bardzo słonej. Mam na kanale bodajże 4-odcinkową, detaliczną bardzo instrukcję, jak wykonać sobie kuksę, począwszy od pozyskania odpowiedniego kawałku brzozy, aż do wykończenia narzędzi. Jest też kawałek marchewy. Wstyd, Elis. Jesteś drapieżnikiem. A zajadasz się papryką. Niedobrze. Generalnie rzecz biorąc, danie jest gotowe. Zostało tylko posypać pietruszką, koperkiem. I to właśnie mój ukłon w kierunku ludzi preferujących dietę bezmięsną. No ale ponieważ ja taki nie jestem, to pozwólcie, że teraz troszeczkę dopracuję do swojego standardu. Zajmie to tylko chwilę. To na razie rzucimy do talerza. Zobaczcie, to jest kapitalny opał, który pozwala utrzymywać żar naprawdę długo. Ale w środku zdarza się, że jest o tyle twardy, że dla noża może być próbą.
Zanim moje danie wystygnie, kilka wniosków. Pierwsze, żeby być smacznym, bardzo smacznym, danie nie musi być mięsnym. Mimo to ja preferuję gdzieś tam dodanie mięsa do warzyw. Dalej, w warunkach pogodowych jak dzisiaj, czyli deszcz, duża wilgoć, no teraz na szczęście nie ma, ale był, przeogromne znaczenie ma jakość opału. I też przy właśnie takiej troszeczkę bardziej wymagającej kuchni, przy bardziej wymagającym daniu, które wymaga nie szybkiego smażenia, jak na przykład, nie wiem, boczek, steak, a troszeczkę podduszenia. Właśnie zabrakło mi pokrywy, żeby ten topinambur troszeczkę poddusić. Niemniej jednak przy nie ogniu, tylko żarze, wszystko się udało i nic się nie podpaliło. Nie przewierało nawet tam od strony dna. Więc wracając do opału, ten taki pół, nie powiedziałbym zgniły, taki zeżrany przez jakieś owady, korniki, pół powalony pień, nie leżał na ziemi, tylko był pochylony. Po prostu idealnie nadaje się na to, żeby właśnie w takie kuchenne rewolucje się bawić. No i tyle, zaraz szybciutko zjem i zrobimy też podsumowanie zbiórki. Niesamowicie smaczne danie, kiedy ten ziemniak słodki troszeczkę tak rozmięknie, po prostu niesamowicie smaczny, a czosnek oczywiście, dużo czosnku dodaje takiego specyficznego smaczku. Gorąco polecam spróbować nawet w domu. Słuchajcie, zbiórka, jak informowałem już pisemnie w poprzednim odcinku, bo kiedy nagrywałem go, to jeszcze tego nie było. Założyłem na zrzutka, przepraszam, o właśnie Filip pisze, założyłem na zrzutka.pl zrzutkę na drona. Po drodze zbiórki chłopaki z frontu poprosili zmienić troszeczkę cel zbiórki. Nadal to dron, tylko nie Mavic 3, a Mavic 3 Enterprise lub Mavic 2 Enterprise. To jest dron, który jest w zależności od wersji, bo tam też na przykład w trzeciej wersji jest Enterprise, coś tam, jakiś taki geodezyjny bardziej, a drugi nazywa się Thermo. Niestety są teraz trudno dostępne, stąd w opisie zrzutki napisałem, że to druga wersja, bo druga wersja była dostępna na ten czas, chociaż polować będziemy na trójkę. Cenowo są mniej więcej podobnie. Ja wybrałem tą droższą ofertę, ono coś tam około 1000, różni się dwójka od trójki, bo jest dostępna. Mimo że starsza wersja, ale jest dostępna, stąd handlarze, wiecie jak to jest. Dlaczego? Dlaczego taka zmiana? Oczywiście trudniej będzie, bo jest sporo droższy, ale mamy jesień, mamy gorsze warunki pogodowe, mamy szybciej kończący się dzień świetlny, mamy mgłę, niskie chmury i tak dalej. Stąd taka kamera termowizyjna pomogłaby skuteczniej ogarniać zadania związane z rozpoznaniem, a uwierzcie mi, przy natarciu rozpoznanie ma o wiele większe znaczenie nawet niż przy obronie. Także zmienił się cel, stąd was wszystkich, którzy tak mocno wspierali do tej pory, nadal zachęcam, ale zachęcam do wrzucania tego na zrzutka.pl. Oczywiście, jeżeli ktoś ma tam
zajęty i już wydeptaną ścieżkę wpłaty na mój ING, na PayPal czy na Revolut, nadal zapraszam. Dlaczego wcześniej tego nie zrobiłem, ktoś może zapytać? No bo wcześniej nie było takiego precyzyjnego celu. Zawsze my zbieraliśmy kilka rzeczy, a kiedy czytałem informacje o tych portalach typu Zrzutkę, zawsze, zazwyczaj jest jakiś cel konkretny i na niego zbieramy. Więc teraz pojawił się konkretny cel, jesteśmy na Zrzutce. Być może, kiedy będziemy bliżej osiągnięcia tego celu, te wszystkie pieniądze, które mam na tych różnych kontach, rzucę na Zrzutkę, żeby to było bardziej przejrzyste. Stąd raz jeszcze zachęcam do pomocy, zachęcam do wsparcia, zachęcam do odwiedziny tego portalu Zrzutka. Tam w tej chwili mamy 1020 z czymś, już doprecyzuję, 1026. Na naszej zbiórce mamy 10861. To łączna suma zebranych poza tego, co jest na Zrzutka. To oddzielnie. Więc łącznie jakieś tam 11800 mamy. Próbuję teraz połączyć nasze siły z tymi, którzy wspierają z innych krajów. Też chłopaki tam z przodu, którzy są wspierani przez różnych wolontariuszy, też próbują do nich się dopukać, żeby tę zbiórkę, w tej zbiórce połączyć siły. No i tak to mniej więcej wygląda. Właśnie Filip się odezwał, u nich jakaś tam troszeczkę reformacja w oddziale, o tym poinformuję oddzielnie, o ile będzie taka możliwość, o ile nie będą to informacje jakieś poufne. Tak czy inaczej, są tam z przodu, wykonują jakieś pewne zadania. Tych szczegółów wam nikt raczej nigdy nie zdradzę. I tyle, i tak to wygląda. Jeszcze kilka zdjęć tutaj wrzucę, jak chłopaki wykorzystywali wcześniej drony. Jednego wróg zestrzelił, ale wylądował on na naszym terenie. No i tak to mniej więcej wygląda, słuchajcie. Raz jeszcze wam chcę wszystkim podziękować za wsparcie. Podkreślam raz jeszcze, że też zbiórka ciepłych rzeczy trwa. Firma Hardy udostępnia swój magazyn, więc jeżeli posiadacie ciepłe rzeczy o charakterze militarnym, na przykład jakiś tam brązowy lub zielony fleece, bielizna termiczna wełniana na przykład, nie taka do biegania, nie do narciarstwa, tylko właśnie termiczna, ciepła, to zapraszam i zachęcam. Tutaj na ekranie dam adres, gdzie to można przesłać. Wspierajmy chłopaków, bo mimo posunięć do przodu, troszeczkę teraz zwolniło się, jest bardzo trudnie, a ten kurdupel północnej straszy bronią jądrową. Właśnie chciałbym was wszystkich zachęcić do zakupu masek gazowych. Nie oznacza to, że powinniśmy panikować. Niemal wykluczam, że uderzy po krajach Unii Europejskiej NATO, ale nie wykluczam, że broń taktyczna może być użyta przeciwko Ukrainie. Broń Boże, ale jeżeli by taka nawet mała rakieta z głowicą jądrową taktyczna spadła, powiedzmy na Lwów, niszcząc połowę miasta, broń Boże, to oznacza, że pył radiacyjny może dolecieć do połowy Polski, a może nawet do Niemiec. Nikt nie wie. Przy odpowiednich warunkach pogodowych. Stąd nawet jedną maskę, nawet na potrzeby szkoleniowe warto mieć. Poszukajcie na militariach. Pamiętajcie, że o skuteczności takiej maski decyduje przede wszystkim filtr. W internetach jest pełno informacji o tym. Stąd nie będę się wymądrzał. Pokoju nam wszystkim. Z miłością i wiedzą. Do lasu.